Polski Dzień Sołtysa jest okazją do naszego dzisiejszego spotkania. Dlatego w tym dniu chcę Państwu życzyć dużo, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia się na zajmowanych stanowiskach. Nie jest to łatwa służba. Jesteście jakby tak na pierwszym linii ognia do mieszkańców, ale niestety to wszystko wymaga współpracy i dlatego wszystkim Państwu życzę, abyście mieli satysfakcję z tej pracy. Drodzy Państwo, otrzymaliście program dzisiejszego tego spotkania, ale ja proponuję zmianę z tego punktu czwartego przenieść na punkt pierwszy, żeby oddać tu głos naszym gościom, żeby szanować ich czas, bo pewnie mają jeszcze ci też sporo rzeczy do załatwienia, tak jakby. Czy jest zgoda? To bardzo proszę, panie dyrektorze, a resztę potem wizytę. Dzień dobry, dziękuję panie wójcie. Dziękuję za przychylność i zmianę porządku dzisiejszego spotkania, bo faktycznie mamy kolejne spotkanie dzisiaj o godzinie 15.30 w gminie Drelów. Zresztą te spotkania będą realizowane na wszystkich gminach powiatu bielskiego, także serdecznie raz jeszcze dziękuję za przychylność. Dziękuję również za to, że możemy dzisiaj tutaj z Państwem być, ponieważ chcielibyśmy dzisiaj króciutko, dosłownie tylko wspomnieć na temat projektu, który już jest realizowany na terenie powiatu bielskiego. Jest to projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Otrzymał nazwę Doradztwo Klimatyczne na terenie powiatu bielskiego. I tutaj ja, szanowni Państwo, panie i panowie sołtysi, przede wszystkim za Państwa pośrednictwem, bo miałem okazję z sołtysami współpracować na innych gminach naszego powiatu. Są to ogniwa łączące mieszkańców i struktury, czy to gminne, czy powiatowe. I właśnie w tym kontekście chciałem Państwa poinformować, że ten program jest już prowadzony, rozpoczął się 1 stycznia tego roku i będzie kontynuowany przez kolejne 2 lata, a adresowany jest przede wszystkim do mieszkańców naszego powiatu, do których chcielibyśmy dotrzeć i którym byśmy chcieli pomagać w kwestiach związanych z różnego rodzaju programami, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Z tego tytułu mamy tutaj zatrudnionych 2 pracowników w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. Jest to pani Małgorzata i pani Justyna, które pełnią funkcję doradców klimatycznych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od godziny 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Brzeskiej. Powstał tam punkt konsultacyjny i będziemy starać się Państwu pomagać, czy mieszkańcom na zasadzie gminy Kodyń, jak i też pozostałe gminy na terenie powiatu, w tym, żeby pozyskiwać środki na różnego rodzaju inwestycje, które są dofinansowywane ze środków zewnętrznych, jak na przykład Czyste Powietrze, o którym wszyscy pewnie już słyszeli, ale pojawiały się kolejne programy. Myślę, część programów także będzie w przyszłości realizowana, więc jak gdyby my od tego będziemy, żeby tutaj Państwu pomagać i służyć swoją pomocą. Dzisiaj to tylko krótkie spotkanie informacyjne, tak żebyście Państwo przekazali tą informację dalej do mieszkańców poszczególnych miejscowości. Natomiast już dzisiaj mogę zaznaczyć, że 25 marca będzie organizowana konferencja, na której już merytorycznie będzie można porozmawiać, przedstawić kwestie dotyczące funkcjonowania poszczególnych programów. Będą zaproszeni prelegenci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Urzędu Marszałkowskiego, którzy będą starali się najpierw przedstawić, a później, gdy pojawią się na pewno jakieś pytania, odpowiedzieć również na pytania nurtujące mieszkańców, czy inne formy organizacji. Mam tutaj na myśli przedsiębiorców, być może jednostki samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonujących
programów. Planujemy także w ramach tych dwuletnich, tego dwuletniego okresu funkcjonowania tego programu zorganizować także na poszczególnych gminach spotkania i nazwałbym to może warsztatami bardziej już takimi lokalnymi, związanymi z kwestiami dotyczącymi właśnie ochrony środowiska. Myślę, że pewnie część sugestii będzie tutaj z Państwa strony do nas trafiało, więc będziemy starali się tak przygotować do każdego spotkania, by wyczerpać Państwa pytania czy Państwa tematy poruszane w zakresie ochrony środowiska. Ten projekt jest też dedykowany i też jest kierowany do szkół, gdzie możemy w ramach tego projektu realizować różnego rodzaju konkursy. My szczycimy się swoim konkursem Czysta Ziemia, którego w tym roku będziemy mieli już 16 edycję, gdzie jest zaangażowanych kilka tysięcy uczniów z szkół z terenu powiatu bielskiego. Podejmowanych jest szereg działań z różnymi instytucjami, więc na szczeblu poszczególnych gmin chcielibyśmy także wdrożyć takie zajęcia edukacyjno-dydaktyczne w ramach tego funkcjonującego już projektu. Także myślę, że na chwilę obecną, chyba że się pojawią pytania z Państwa strony, to bardzo proszę. Z mojej strony z kolei to tyle. Raz jeszcze zapraszam na tą konferencję, która się odbędzie 25 marca. Zaproszenia będą skierowane do Państwa sołtysów osobiście. Także serdecznie raz jeszcze zapraszam i oczywiście dołączam się tutaj do życzeń, które skierował do Państwa wójt gminy Kodeń, bo funkcja pełniona przez sołtysa to chyba bardziej może bym powiedział w pewnym sensie powołanie. My w tamtym roku mieliśmy okazję promować sołtysa z terenu naszego powiatu i okazało się, że zdobył pierwsze miejsce na terenie województwa lubelskiego, więc jest to bardzo duże osiągnięcie. Myślę, że mamy czym się poszczycić. Także przygotowując wniosek, ja też mogłem zagłębić się w pracę sołtysów, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności. Praktycznie jest to praca, można powiedzieć, no nie tak jak praca urzędnika od godziny 7 do 15, czy 7.30 do 15.30, ale to jest praca przez okrągłą dobę, tak? Także raz jeszcze wszystkiego dobrego z okazji Dnia Sołtysa. Dziękuję serdecznie i proszę o pytania ewentualne. Jeżeli nie ma, to dziękuję ślicznie. My będziemy kontynuowali, czy będziecie Państwo uciekali? Myślę, że tylko jeszcze nie możemy. My nie wyganiamy, my proszę. Nie wiem, ile mamy czasu, ale przepraszam, wykorzystam, zobaczmy go w porządku. Znaczy to już słuchaj, to ja dodam, czy pozwolę wypowiedź dyrektora, bo żeby przygotować dla Państwa warsztat, czy program edukacyjny skierowany do młodzieży, czy do Państwa, do mieszkańców, liczymy na jakieś pytania, sugestie, czego ta tematyka powinna dotyczyć. Czy właśnie odnawialnych źródeł energii, czy gospodarka odpadami, może obiegu różnorodność, bo też jest taki bardzo ciekawy temat. Dlatego liczymy na jakieś sugestie, pytania i w oparciu o te pytania chciałabyśmy przygotować, bo mamy obowiązek w każdym dniu przygotować prelekcję, warsztat skierowany albo do Państwa, albo do mieszkańców, albo do młodzieży. Także liczymy na taką podpowiedź, dlatego stąd tutaj nasza właśnie obecność. Z czym gmina się boryka, tak naprawdę jaka jest taka problematyka, żebyśmy mogli mniej więcej zobrazować i przedstawić taki temat, który no, tutaj jest dla Państwa potrzebny. Szanowni Państwo, drugim punktem dzisiejszego spotkania jest no, aktualna sytuacja
w gminie. Może zacznę, drodzy Państwo, od inwestycji, które czekają, teoretycznie już powinny być dawno rozpoczęte, no ale niestety wykonawcy tam też mają różne swoje problemy, różne swoje umowy, a my jesteśmy troszeczkę do tyłu, jeżeli chodzi o drogi Kodeń-Orszalki do tego skrzyżowania. Pamiętacie, tam było 4 km, mieliśmy 7 milionów złotych, na to są pieniążki zakupane, czekamy na wejście firmy Transport. Podobna sytuacja jest Okrzyn Kostomłoty, tutaj Wałodroga, 3 km, 5 milionów złotych. Na to umowy są już podpisane, czekamy na realizację. Następna, jeżeli chodzi o Kostomłoty, Osada i Dobrotycze Chodnik. Również mamy umowę podpisaną, czekamy na wejście, no niestety, tej samej firmy. Drodzy Państwo, niektóre inwestycje się opóźniły, bo oni wszyscy wiedzą, że przetargi trzeba było kilkakrotnie powtarzać, bo w prosty przykład, na Kostomłotach na 2 miliony mieliśmy przeznaczone inwestycje, po pierwszym przetargu było 4 miliony. Wiadomo było, nie stać nas, zrobiliśmy kolejne dwa przetargi i co dziwne, zeszliśmy prawie do 2,5 miliona, także pół miliona dołożyć do dwóch, to jeszcze jest jakiś sens, no ale 2 do 2 to nie było żadnego sensu, no ale niestety mieszkańcy o tym, nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, nie są dla nas za bardzo wyrozumiałe i dlatego są czasami pytania, są czasami różne do nas pretensje. Kolejne, jeżeli chodzi o pieniążki, które mamy zabezpieczone, drodzy Państwo, to jest na świetlicę w Kopytowie. W Kopytów już jest świetlica, jest pozwolenie na budowę, jest gotowy projekt, jesteśmy na etapie przetargu. Tam mamy 2 miliony złotych i myślę, że to w miarę szybko to zrealizujemy. Drogi, ogrzewanie świetlic, bo tu nie ma pana sołtysa z Dobratycz. No ale powiem też, jesteśmy na etapie, mamy umówionego fachowca, będą założone klimatyzatory i będzie ta sprawa załatwiona. Teraz jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki, drodzy Państwo, bo też padają takie pytania, tych inwestycji mamy zresztą dużo więcej, bo mamy 2,8 miliona, drodzy Państwo, na remont budynku świetlicy. Tu jeszcze niestety na etapie, przepraszam, Urzędu Gminy, tu jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji w tej chwili. No jesteśmy na etapie 2,8 milionów. Jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji też na bazę komunalną, gdzie będzie wspólnie z PSZOK-iem, gdzie również jest zabezpieczonych 8 milionów złotych. Drodzy Państwo, również w tej chwili bierzemy się za remont dróg gruntowych. Drogi gruntowe są w fatalnym stanie, bo raz, że wojsko, tu pani Małgosia jest w temacie, bo objeździła z nami tutaj wszystkie te drogi. No ale niestety nic się w tym kierunku nie zadziało ze strony wojska, ze strony rządzących również nie. Zostajemy z tym samym problemem sami, chociaż były podgłaszane te drogi. Droga na Nowy Dwór, o której teraz się zrobiło głośno, była zgłoszona przez powiat od samej drogi wojewódzkiej aż do Dobrynki. No niestety nic się w tej sprawie nie zadziało. No zobaczymy. W miarę możliwości robimy to sami, drodzy Państwo. Jeżeli chodzi, bo też padają takie pytania o Fundusz Sołecki. Fundusz Sołecki na 2025 rok, bo na 2024 jest zawieszony, jak Państwo wiecie, zostawiamy do decyzji następnej Rady, zostawiamy ten fundusz, żeby ten fundusz był. Na dzień dzisiejszy nie będziemy podejmowali uchwały, jak nie podejmujemy uchwały o zawieszeniu, to znaczy, że fundusz jest. Kolejnym takim ważną inicjatywą, drodzy Państwo, to jest plan ogólny. Plan zagospodarowania przestrzennego, który rozpoczyna się planem ogólnym. Mamy wybranego wykonawcę, mamy podpisaną umowę na 123 tysiące złotych. Ogłosiliśmy w prasie, na tablicach ogłoszeń, na BIP-ie i na stronie internetowej o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. Do 20 marca można zgłaszać swoje uwagi, natomiast instytucje, do których wysłaliśmy też wnioski o wydanie opinii, mają 30 dni. Także jesteśmy w tej chwili na tym etapie. Było ogłoszenie w prasie również. To jeżeli chodzi o plan ogólny. To z takich bieżących informacji. Resztę zobaczymy, coś jeszcze w tyle, bo część rzeczy się okaże tutaj na prezentacji, którą wykona pan Mariusz, sekretarz gminy.
No tak, dobrze. To zgodnie z drugim punktem bardzo bym prosił o zabranie głosu przez panią Martę. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. W pierwszej kolejności chciałam przede wszystkim złożyć państwu z okolica Sołtysa wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, motywacji w realizacji wszystkich zadań i celów na zajmowanej i na zajmowanym stanowisku, tak zaszczytnym Sołtysa. Przede wszystkim ze strony mieszkańców chciałabym, żebyście państwo czuli życzliwość, wsparcie i poszanowanie do waszej osoby. Szanowni państwo, jak sami widzicie, dzisiaj spotkanie odbywa się w szczególnym miejscu. Jesteście po prostu pierwszymi gośćmi, którzy tutaj obradują. To jest przede wszystkim zasługa naszych władz. Duże podziękowanie kieruję do pana wójta Jerzego Trocia, do pana wójta zastępcy pana Andrzeja Krywickiego. To ich wkład, trud za to, że mogli pozyskać finanse na to, żebyśmy mogli w takim miejscu, które robi wrażenie, dzisiaj tutaj się spotkać. Ogromne podziękowanie kieruję dla skromnej osoby tutaj naszego pana sekretarza. To, co państwo widzicie, cały wystrój, całe wyposażenie i to, co jest na zewnątrz, to jest jego zasługa. Mówię to z ogromnym poczuciem odpowiedzialności, bo byłam świadkiem tego jego zaangażowania i tego wszystkiego. Panie sekretarzu, uważam, że pana nazwisko i imię zostanie napisane złotymi literami w historii tej oficyny zabrzeżyńskiej, którą właśnie tutaj dzisiaj gościmy. Jestem odpowiedzialna za bibliotekę. A jeszcze jedno. Jeszcze również chciałabym podziękować, nie ma tutaj pani skarbnik, ale pani skarbnik też włożyła dużo pracy, dużo trudu. Napisanie wniosku to jest tylko 50%, a realizacja jego i cały raport to jest dopiero sukces. Także naprawdę głębokie ukłony dla pani skarbnik, dla pani Agnieszki Huk i za jej trud i pracę. W każdym bądź razie akurat ten budynek został oddany po 75 latach działalności naszej biblioteki. Także jest to taki bardzo miły prezent dla naszej społeczności, że po 75 latach biblioteka znalazła tak zaszczytne, dogodne miejsce dla naszego społeczeństwa. W każdym bądź razie, tutaj jest akurat sala konferencyjna i sala ślubów. Z kolei biblioteka znajduje się w dwóch pomieszczeniach. Jedno pomieszczenie już jest przystosowane do pracy z czytelnikiem, jest ułożony księgozbiór, natomiast drugi jest w trakcie układania. Jest tu również miejsce, szanowni państwo, dla seniorów, także jak przejdziemy, to po prostu zobaczymy. W każdym bądź razie w obecnej bibliotece pracuje dwie osoby. Jedna osoba na pół etatu, druga osoba na 3/4 etatu. W każdym bądź razie, że biblioteka będzie dostępna przez 5 dni w tygodniu, 4 dni po 8 godzin i w sobotę, w każdą sobotę 6 godzin od 10 do 18. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 13 tysięcy wolumenów. Biblioteka ma swoją filię w Zabłociu. Raz w tygodniu wyjeżdżamy tam i również obsługujemy zainteresowanych. Również wychodzimy z książką do mieszkańców, do starszych osób, którzy po prostu nie są w stanie przyjść i samodzielnie tutaj wziąć i wypożyczać książki. Być może, że teraz są warunki sprzyjające, że nie będą musieli chodzić po schodach, bo do tej pory biblioteka mieściła się na piętrze. W tej chwili mieści się na parterze i być może, że seniorzy przy pomocy swoich opiekunów przyjdą również i tutaj zobaczą z chęcią. Także po prostu zapraszamy. Mamy też od wielu, wielu lat współpracujemy z najmłodszym czytelnikiem, którzy dostarczają nam naprawdę wiele radości. Są to dzieci w przedszkolu. Też wychodzimy z książkami do przedszkola i tam są odpowiednie godziny pracy, odpowiedni dzień zarezerwowany na taką wymianę książki dla przedszkolaków. Jako osoba odpowiedzialna za powierzone dobro, które tutaj będziemy mieli, dopełnię wszelkich starań, aby służyło to jak najlepiej naszym mieszkańcom
i przede wszystkim zapewniam, że będę dbała o nie lepiej niż o swoją własność. Dziękuję bardzo. To, szanowni państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Jeszcze chwilę, panie wójcie, pani Wanda, jakby mogła tutaj wyjść, prosimy pana wójta, panią sołtys Panasiu, pana sołtysa Sosnowskiego. Krótki, mały prezent dla nowej biblioteki. Książek nigdy za dużo w bibliotece. Także, panie wójcie, prosimy państwa sołtysów. Prezentacja już dobrze. Dzień dobry, szanowni państwo. Pani Wando, w sposób wyjątkowy dziękuję za te słowa. Wszyscy państwo znacie panią Wandę, jej zasługi dla rozwoju czytelnictwa i kierowania tą instytucją kultury. Wiecie, że te warunki, w których ona przebywała, no, starała się jak mogła, ale oczywiście one nie były adekwatne do obecnej sytuacji XXI wieku. Mimo tego, że czasami się różnimy w niektórych kwestiach, to tu się cieszę, że absolutnie każdy ocenia tę inwestycję w sposób wzorowy. Chciałem też podziękować, bo pani Wanda skromnie powiedziała, jak najmniej o sobie, a wymieniła nas. Ona też aktywnie uczestniczyła już w takich działaniach dotyczących też wystroju, bo wszystkie rzeczy konsultowałem z panią Wandą, ba, nawet mówiła o potrzebie i miała rację, że biblioteka nie może być tylko w jednej sali, tylko w dwóch, bo jej księgozbiór jest zbyt duży, więc negocjowała twardo, dzięki czemu ma dwie sale, a nie jedną, ale myślę, że wszyscy tutaj znajdą miejsce, każdy mieszkaniec gminy Kodeń znajdzie tutaj swoje miejsce i ta instytucja kultury będzie służyła nie tylko dla sołectwa Kodeń 1, Kodeń 2, Kodeń 3, ale będzie takim centrum kultury, centrum historii i pamięci o Sapiehach dla całej społeczności gminy Kodeń i każdy będzie mógł tutaj robić pewne ciekawe rzeczy i ciekawe projekty. Szanowni państwo, krótka prezentacja na temat tego, jak to powstawało, ale również kilku innych inwestycji, które realizujemy wspólnie z naszym zespołem, na czele z panem wójtem, wspólnie z państwami radnymi i wspólnie z sołtysami, którzy często inicjują pewne działania, chociaż każdy by chciał więcej, ale wiadomo, budżet to nie jest worek bez dna i ten tort trzeba umieć jakoś dzielić, ale ten tort tak naprawdę, ta prezentacja będzie o tym, że ten tort z tej mąki, którą mieliśmy, został pieczony w dużo większej ilości, bo trochę tej mąki pożyczyliśmy z Warszawy, z Lublina i z innych większych miejscowości i ta mąka trafiła do nas, dzięki temu udało się zrobić trochę więcej. Gmina Kodeń, inwestycje, rozwój, działalność. Proszę następny slajd. Widzicie państwo gminę Kodeń. Ja jestem bardzo dumny, że jestem sekretarzem najpiękniejszej gminy w Polsce. Gminy wiejskiej, bo miasto najpiękniejsze jest oczywiście miasta Włodawa, a najpiękniejsza gmina wiejska to jest gmina Kodeń. Będę miał trudno, jak Kodeń będzie miastem, bo wtedy będę miał problem z wybraniem, które miasto jest najpiękniejsze, czy Włodawa, czy Kodeń, ale wtedy będą dwa najpiękniejsze miasta. Widzicie, szanowni państwo, ta prezentacja i ta mapa jest bardzo istotna, dlatego że chciałem pokazać, bo państwo znacie topografię Kodnia, ale chciałem pokazać, jak bardzo ważna inwestycja województwa lubelskiego we współpracy z nami została zrealizowana na poziomie drogi 816, która jest tak naprawdę aortą, najważniejszym szlakiem komunikacyjnym dla tej gminy i to ona od północy po południe przecina naszą gminę i praktycznie łączy wszystkie sołectwa, plus do tego drogi powiatowe i później już drogi gminne. I to tak naprawdę na prezentacji pokażemy, że to się udało zrobić, bo dosłownie 3 dni temu, ale była sesja nadzwyczajna Sejmiku Województwa Lubelskiego, w piątek albo w czwartek, w tej sali miało być podpisanie umowy na ostatni odcinek budowy 816 od Szostak do granicy, a w zasadzie nawet do Lisznej. Zostało to przesunięte, ale ten odcinek zostanie zrealizowany w tym roku, więc cała droga 816 zostanie wyremontowana. Droga, która ma 150 km, a właśnie na terenie gminy Kodeń jest najlepszej jakości. To też jest bardzo ważne, bo to służy mieszkańcom, którzy poruszają się
jadąc do konia, załatwiając sprawy, jadąc do lekarza, czy jadąc do sklepu. Daliśmy. I to jest w ogóle historyczny wynik, szanowni państwo. Jak pamiętacie państwo radni, którzy są tutaj, pamiętacie, że jeszcze 8 lat temu budżet całej gminy ze wszystkimi wydatkami na edukację, na oświatę, na sprzątanie, na utrzymanie urzędników, którzy tam niewiele robią, ale coś tam robią, na kwestie bezpieczeństwa i inne wynosił około 12 czy 13 milionów. A my praktycznie, szanowni państwo, przez te 3 lata wydamy aż 60 milionów na inwestycje. Te pieniądze, które przychodzą z podatków, zostaną na wydatki bieżące, czyli o których mówiłem, edukację, oświatę, bezpieczeństwo, porządek i pozostałe kwestie jak GOPS, a te są jakby wartością dodaną. To one są w większości pozyskane z zewnątrz, tak naprawdę clue tych środków to jest Polski Ład, Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, fundusze unijne i inne samorządy. To jest tak naprawdę wartość dodana, która polega na tym, że te pieniądze w tych ostatnich latach, szanowni państwo, trafiły do nas, bo ktoś podjął wyżej taką decyzję, że one są tutaj bardziej potrzebne, żeby wyrównywać szanse, żeby te miejscowości mogły się rozwijać. Ja nie mówię o rozwoju takim, który byśmy wszyscy sobie życzyli, czyli o rozwoju, żeby tu było jak najwięcej firm, jak najwięcej miejsc pracy, jak najwięcej rozwoju i szans takich prorozwojowych, bo sami wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy geopolitycznej. To na pewno nie powoduje, że możemy się szeroko uśmiechać i myśleć się pozytywnie, bo ta sytuacja geopolityczna, i nie mówię tylko o Kodniu, tutaj mówię o całej tej ścianie wschodniej, jest bardzo trudna. Ale te pieniądze poszły na to, że mogliśmy zrobić taki retusz naszych miejscowości, zrewitalizować te nasze miejscowości i spowodować, że one wyglądają trochę pięknie. Idźmy dalej. 60 milionów w przeliczeniu na mieszkańca 17 tysięcy. Historyczny rekord we wszystkich tych inwestycjach. Duża zasługa Polskiego Ładu. I to, co pan wójt mówił, w większości się nam udawało. Mieliśmy również szczęście, bo w życiu trzeba mieć szczęście. W większości te inwestycje samorządowe z Polskiego Ładu, które dawały szansę na realizację inwestycji z dofinansowaniem 80, 80%, 5%, 90%, a nawet w niektórych sytuacjach 95% udawało nam się. Pamiętacie, Putin inflacja, inflacja szalejąca, wojna na Ukrainie, ceny się wahały, ropa szła do góry, wahania i niektórzy naprawdę popłynęli bardzo mocno na inwestycjach, bo to, co planowali na inwestycje, było niewystarczające, musieli dokładać po 2, po 3 miliony. My staraliśmy się wtedy robić po 3 przetargi, stąd troszkę te inwestycje w niektórych momentach, jak pamiętacie, siłownia, czyli centrum rekreacyjno-turystyczne, opóźniła się inwestycja w realizacji, ale dzięki temu, że ogłosiliśmy przetarg 3 razy, zaoszczędziliśmy jakieś 600 tysięcy. Tutaj ogłosiliśmy 3 razy przetarg na drogi zewnętrzne w Kostomotach Osadzie. Dzięki temu też zaoszczędziliśmy. Jakbyśmy tego nie zrobili, musieliby radni wyłożyć, znaleźć pieniądze dodatkowo z budżetu. A jak szukamy ich w budżecie, to mamy dwa wyjścia. Albo zabieramy z innej inwestycji, która jest zapisana, albo zadłużamy się. A wiecie, tych pieniędzy wirtualnych nie ma tak dużo, a przecież kiedyś trzeba będzie te zadłużenie spłacić. Tu nam się udawało i w zasadzie ten montaż finansowy w przypadku tych procentów się nam udał. Troszkę więcej dołożyliśmy, bo mieliśmy 12 400 000, jak pamiętam, na te dwie drogi do Okczyn, Kostomłoty i Kodeń w kierunku Zachorowa. Tam trzeba było znaleźć bodajże około 1 200 000 więcej, ale to, że to są drogi powiatowe, a my ten ciężar inwestycji wzięliśmy na siebie, to spowodowało, że powiat też dorzucił te 600 tysięcy brakujących środków, oprócz tych, co było na początku, tych 2,5%. Czyli to też w miarę nie obciążyło naszego budżetu. Idźmy dalej. No, cały proces inwestycyjny tych oczywiście polegał na tym, że to nie jest tylko sama realizacja inwestycji, którą wykonują firmy zewnętrzne, żeby nie było kryptoreklamy, nie będę o tym mówił, ale to jest cały proces inwestycji, zaczynając od dokumentacji projektowej, poprzez wyłonienie przetargu, zamówienia publiczne, podpisanie umowy i oczywiście te roboty najbrudniejsze, których nie widać. Szacunek również dla tych osób fizycznych, które pracowały, a dzięki tym inwestycjom była też robota dla tych ludzi. To też jest bardzo istotne. Oczywiście wcześniejszy etap to jest wybór, bo zawsze jak
pozyskiwaliśmy największe pieniądze z Polskiego Ładu, czyli te 12 400 000, to była dyskusja. Była dyskusja, Szanowni Państwo, czy na przykład robimy Orlik lekkoatletyczny, czy robimy drogi w kierunku powiatowe, nie nasze, w kierunku Zachorowa. I pan wójt mówi, nie, drogi są ważniejsze, bo po drogach ludzie jeżdżą. I co? I trafiliśmy, bo ta droga, sami widzicie, jak ludzie o nią proszą, jak ona w jakim stanie była po tej zimie, ona się rozsypuje. Udało się polepić to wszystko, ale przecież powiat też by nie wstryknął palcami, nie znalazł tych pieniędzy, tym bardziej, że wiecie, no teraz powiat robi wielką inwestycję za 20 milionów w nową siedzibę urzędu, za 40 milionów, gdzie 20 milionów z własnych środków musi dołożyć, więc my też będziemy musieli mocno pukać o to, żeby te pieniądze u nich się znalazły, bo ich też nie będzie za dużo. Ale była to mądra decyzja i ta droga będzie, tak jak pan mówił, zrealizowana. Idźmy dalej. Czyli tak, budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Kodeń, to jest ten projekt pani Wandy Kopczyńskiej, realizowała to firma PMP Budownictwo, inwestycje, na którą pozyskaliśmy 4,5 miliona, to o czym mówiłem, planowaliśmy, że ona pójdzie za 5 milionów 200 tysięcy więcej, tylko dołożyliśmy, to była warta gra i te 200 tysięcy było warto dołożyć. Tak naprawdę ta inwestycja była podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to była termodernizacja tego budynku za 1 000 000 zł. Wszyscy się wtedy cieszyliśmy, że zrobimy tu Las Vegas i wielką inwestycję. I jak zaczęliśmy w tym grzebać i włożyliśmy ten 1 000 000 zł w okna, w ściany i nie było nic na oki, stolarki drzwiowej, wewnętrznej, podłóg i innych rzeczy, to zaczęliśmy się zastanawiać, kurczę, skąd my na to pieniądze weźmiemy, nie? Ale wtedy ten Polski Ład się znalazł, 4,5 miliona, więc mogliśmy w dobrym montażu finansowym to zrobić. Tak jak pani Wanda powiedziała, siedziba biblioteki, siedziba sali konferencyjnej, plus do tego jutro ruszają kluby seniora, na dole są piwnice sołtysów też, po spotkaniu pokażemy, jak wyglądają odremontowane piwnice. Następny slajd. Tu widzicie, jak było wcześniej, kto chodził tutaj do przedszkola, ręka do góry, albo do szkoły. O, a Jakub Krajewski chodził do ten. Reszta na pewno wszyscy się Państwo wstydzą teraz. No wtedy, ale pamiętam jedną rzecz, znaczy te dzieci, które chodziły tutaj do przedszkola, to ja współczułem, bo moja córeczka jest alergiczką, nie? I po prostu ja sobie, znaczy aż serce mi krwawi, jak pamiętam, jak te dzieci w tych warunkach tutaj chodziły do tego przedszkola, gdzie był grzyb i gdzie one po prostu się męczyły. Znaczy ja uważam, wtedy można było spokojnie, ale już nie będę mówił, no bo to była tragedia. Znaczy szkoda było tych dzieci tamtego okresu, które one tutaj spędziły. Pewnie te dzieci częściej były w domu niż w tym przedszkolu. Na otwarcie piękny koncert. Tu pamiętamy kolejne slajdy, jak to tam wszystko wyglądało. Kolegium do spraw wykroczeń, kiedyś nawet tam było sale, gdzie burzyliśmy te sale. Stara stajnia, Wojsk Ochrony Pogranicza. Idźmy dalej. Tam taki kibelek, to też ciekawe zdjęcie. Jest na samym końcu, gdzie jest teraz ten taras widokowy, pamiętacie? Tam była taka słowojka. To ja nie wiem, kto skorzystał z tej słowojki na dworze, ale ona była wybudowana. Idźmy dalej. No tu to rozwalanie tego wszystkiego. I tu jest ważne zdjęcie, bo chcę wam Państwu powiedzieć, bo czasami samorządowcy nie są najmądrzejszymi ludźmi i też popełniają błędy. Ale tu wydaje mi się, że byliśmy mądrzy, bo postawiliśmy na jedną rzecz. Widzieliśmy, że ten budynek ma słabą wentylację, jest zagrzybiany, więc zastosowaliśmy trzy metody dotyczące tego, że tu będzie mogła funkcjonować biblioteka. Pierwsza to jest najważniejsza, czyli to jest ten system rekuperacji, gdzie wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale część osób była dosyć zdenerwowana, bo jedna piękna sala, na którą mieszkańcy tej gminy mówili, że to jest dziupla. O, to klasa, która się nazywała już nawet tam, kiedyś w latach 70. była taka mała klasa. I to ona na nim mówiono dziupla. I musieliśmy niestety zrezygnować. W tej sali jest teraz rekuperacja, która kosztowała 300 tysięcy, a wszędzie ponad nami są te rury, ale dzięki czemu, jak czujecie, nie wiem, czy z tamtej strony, czy z tej strony, z jednej strony jest ściągane powietrze wilgotne, a z drugiej jest nawiew świeżego powietrza, dzięki czemu zachowujemy odpowiednią wilgotność tego budynku i ten budynek oddycha. To jest pierwsza rzecz. Druga technologia, którą zastosowaliśmy, to jest iniekcja. Została wstrzygnięta specjalna chamia 10 cm od podłoża po to, żeby wilgoć z piwnic nie nasiąkała do tego budynku. I trzecia technologia, którą zastosowaliśmy, to też widać na tym zdjęciu, te rury spustowe, bo to nie są rynny, tylko rury spustowe, są wpuszczone w ziemi i tam gdzieś na wysokości skarpy w okolicach tarasu mamy
mamy zrobione studnie chłonne, które pobierają tą wodę. Trzy technologie, które spowodowały, że ten budynek będzie mógł funkcjonować i ten szybki będzie wychodził, aczkolwiek cały czas pracujemy na dole osuszacze i osuszają ten budynek. Idźmy dalej. Piękne zdjęcie z góry z symbolem Hermogist, czyli symbolem dziedzictwa Sapiegów. Teren oczywiście może służyć dla Państwa, jak chce jakieś przyjęcie robić, zgłasza do biblioteki i mamy tam, cofnij jeszcze, mamy tą wiatkę. W tym budynku socjalnym jest magazyn i plus do tego są pomieszczenia socjalne z łazienkami i z toaletami, czyli bez potrzeby otwierania tej biblioteki. Jak ktoś chciałby zrobić na przykład swoje przyjęcie czy spotkanie pod tą wiatą, to dostanie klucz i będzie mógł organizować, będzie sobie skorzystał właśnie z tej części sanitarnej w tym budyneczku. Plac zabaw, teraz na Kałamankę, tam mamy dwa projekty kolejne, które chcemy zrobić dla części sołtysów, cofnij jeszcze pokazywałem. To jest dookoła ścieżka okalająca zespół grodowo-pałacowy Placencja i promenada nad Kałamanką, dzięki czemu Placencję połączymy z Kalwarią Kodeksem. Dalej. Plac zabaw, te buczpany trochę nieszczęsne, trochę z nimi walczymy, bo wiecie, ta ćma, tak? To jest, która nam zjada. Kiedy to projektowaliśmy, tej ćmy jeszcze nie było w 2020 roku, a może ktoś tam chciał przylecieć, wiecie, bo wszystkiego się nie da popełnić błędów. To chyba największy błąd, bo już tam zjadało, ale mamy taką umowę z wykonawcą, że przez rok czasu, to Andrzej tam też współpracuje z tą firmą, przez rok czasu ta firma musi gwarantować, że te nasadzenia, które zrobiła, się utrzymują. Po roku ten ciężar spada na nas, więc oni już na pewnym etapie wymieniają niektóre zjedzone buczpany. Zobaczymy, czy się utrzymają, czy nie, jak nie będziemy szukali jakiegoś zastępstwa. Ale jak to mówię, nie święci garki lepiej. Idźmy dalej. No i tu już po kolei róże, 1000 róż, 3500 nasadzeń, nowe meble, widok z tego tarasu. I kolejny slajd, to już taki ostateczny. Wasza sala konferencyjna, na której będą obrady sołtysów, będą obrady organów kolegialnych, korytarz z pięknymi dywanami i sala, która jest jeszcze niedostępna, zamknięta, bo tam pani Wanda układa te meble. To jest ciekawe zastosowanie, bo te meble ściągnęliśmy na ze Śląska. One są o tyle dobre, bo baliśmy się, że zwykła płyta OSB będzie się wyginała pod ciężarem książek. Więc jest zastosowana taka technologia, że półki są metalowe, wytrzymujące odpowiednie obciążenie, a cała obudowa jest stylizowana, żeby pasowała do tego budynku. Dalej. Rewitalizacja centrum Kotnia, 1 700 000, tu dołożyliśmy 400 000, 1 230 000. Plany mieliśmy szersze, bo wnioskowaliśmy w 2020 albo 2019 roku z pierwszego programu Polskiego Ładu na 2,5 miliona złotych, dali nam 1 230 000. Chcieliśmy trochę szerzej robić, bo chcieliśmy też zrewitalizować bramę ulicką i trochę zrobić, zagospodarować teren w parku i przy gminnym centrum, dali nam 1 230 000. Wójt podjął taką decyzję, że pamiętacie ten spór pomiędzy jedną parafią a drugą parafią, która chciała przejąć ten budynek. Wójt takim sprawiedliwym targiem powiedział, że nie, to my coś tam zrobimy i nie oddał ani na parafii prawosławnej, ani na parafii katolickiej, bo to w zasadzie dla sióstr sercanek. No i to była trafna decyzja. Oczywiście ja powiedziałem, no dobra, ale skąd weźmiemy pieniądze na to, żeby tam coś zrobić i co tam zrobimy, nie? No to więc coś, Wójt powiedział, że trzeba coś dla młodzieży zrobić. I rzeczywiście młodzież teraz z tego korzysta. Została zrealizowana centrum rekreacyjno-turystyczne z trzema elementami, czyli siłownia, miejsca noclegowe. Zapraszajcie znajomych, noclegi są w dobrej cenie, 16 miejsc noclegowych, plus do tego sauna. Na saunę przyjeżdżają ludzie z Piszczaca, z Terespola i z innych miejscowości. Proszę dalej. Powiem tylko dla Państwa taką rzecz, bo to też jest bardzo istotne, że budynek ten w zasadzie prawie się bilansuje. Przychody za styczeń wyniosły około 5000 zł, koszty około 7000. Więc tylko 2000 dłużyliśmy. Ja uważam, że wszystko to się zrówna na poziomie wakacji, gdzie będzie to wynajmowane dla ludzi, którzy przyjadą tu w okresie turystycznym i że ten obiekt będzie się bilansował. To o tyle ważne jest, Szanowni Państwo,
że my nie musimy szukać dodatkowych źródeł na utrzymanie takiej nowej instytucji. To uważam za pewien sukces. Uczestniczyłem akurat w kwestiach dotyczących zasad funkcjonowania tego obiektu. To moim zdaniem się udało. Tu widzimy te prace termodernizacyjne dalej. A tu widzimy, jak już on wygląda z pięknym elewacją, z pięknym symboliką herbu Kornia. Proszę dalej. Tu pan wójt otwiera szatnia, sauna dalej. I mamy ten obiekt dostępny, zapraszamy tam wszystkich Państwa. Proszę dalej. Infrastruktura drogowa. Około 40 km dróg w ostatnich latach w gminie Kodeń zostało zrealizowanych. Jedna inwestycja, która się już skończyła, to jest budowa dróg Olszanki-Leniuszki, Zawłocze Kodeń do Bromyśl, Olszanki-Leniuszki, Elżbieci i pana Sołtysa. Wtedy i spółdzielcza ulica Rynek, czyli połączenie bardzo nietrafnej decyzji polegającej na tym, że szlak Rimuela omijał centrum Kodnia i ludzie niektórzy sobie po prostu przejeżdżali i nie zatrzymywali się w Kodniu. My jeszcze zrobimy jedną rzecz, bo tam trzeba w końcach targowiska mocno oznaczyć ten dojazd do centrum, żeby ci, którzy jadą do Rimuela, wiedzieli, że mogą wjechać, na przykład zatrzymać się, zjeść sobie obiad, czy skorzystać z jakiejś agroturystyki. Bo tak dużo osób też omija. Nie mówię wszyscy, bo część osób, która znała, to oczywiście zatrzymywali się, ale znam takie przypadki, że jadę rowerem sobie do Włodawy, no i jedzie jakiś człowiek i się z nim spotykam i mówię, a czy był pan w Kodniu? Mówię, a czego pan przyjechał? A jest w Chowatyczach jakiś tam lokum znalazłem. Ja mówię, panie, ale w Kodniu przecież jest 500 miejsc noclegowych. A ja wie pan, nie wiedziałem, tak spontanicznie, tak sobie zaplanowałem. No i, tak, i takie czasami błędne decyzje powstają. Więc tutaj piękne drogi, proszę dalej. Te strategiczne inwestycje, moim zdaniem, które jeszcze rozwiną tkankę infrastruktury komunikacyjnej w gminie Kodnia, chociaż oczywiście wiemy o tym, że bardzo mocno jest potrzeba dokończenia drogi powiatowej pani radnej Panasiuk do Zawłocia. Wielu mieszkańców zwraca się do wójta o tym, że trzeba zrobić tę drogę powiatową w Kopytowie, bo też jest fatalny warunek. Kopytów o tyle uważam, że jest szansa, dlatego że to jest droga, która w przyszłości będzie prowadziła do jednostki wojskowej i jeżeli, nie mogę wszystkiego zdradzać, ale bo to jest takie trochę poufne są dane, ale jeżeli by ta droga była w takim tajnym rozporządzeniu, znalazła się w tajnej części rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, to są dedykowane środki na drogi o charakterze obronnym. I to jest taka szansa, że nawet nie powiat, a państwo polskie zagwarantowało budowę tej drogi. No bo w sytuacji, ale mówię nie na tą chwilę, bo na tą chwilę tam jest tylko logistyka wojskowa. Jeżeli by tam rzeczywiście się rozwinęła, a już wszyscy wiemy, że wojsko kupuje tam działki od mieszkańców, to jeżeli by była potrzeba szybkiego reagowania ze strony Kopytowa, na przykład w kwestii obrony tej granicy, to wtedy ta droga ma charakter obronny. Ale i tak w tym momencie jest, w tym momencie też jest ona istotna i wiem, że każdy z Państwa, zarówno pan wójt, jak i osoby tam mieszkające naciskają i na władze powiatowe, żeby znalazły środki, bo my naprawdę, szanowni Państwo, nie mamy w budżecie gminy kolejnych środków, żeby robić kolejne drogi powiatowe. No i tu dwie drogi strategiczne do Dobromyśla i do Kostolny. Dalej, one są realizowane. Drogi bardzo istotne i w zasadzie chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Dobromyśla, czyli ten chodnik poprawa bezpieczeństwa dla dzieci jest realizowany. I to, co mówiłem, ostatni odcinek drogi 816 na odcinku przez taki Wiszna jest już podpisana umowa, albo będzie i będzie rozwinięta też, bo będzie nie tylko 4 km, ale 5,2 w zasadzie od Sławaty do Terespoła będzie droga idealna. Proszę dalej. No, tak widzimy, jak wyglądały drogi, a teraz możemy zobaczyć, jak wyglądają te drogi. Proszę. A tu jeszcze etap nadzoru, tu przy spółdzielczej. Całe centrum Kodnia zostało również przebudowane, zresztą o tym Państwo wiecie i praktycznie muszę powiedzieć, że złotówki gmina nie dłużyła. Nawet ta ulica Rynek z tyłu, która była drogą wojewódzką, nie wiadomo z jakiego powodu, nie przejęliśmy, powiedzieliśmy, że przejmiemy, jak będzie drogą wyremontowana. Więc dookoła też te drogi były wyremontowane, plus do tego projekt nie zakładał budowy nowej nawierzchni przy Bazylice.
poprosiliśmy pana marszałka Michała o to, że nie może już ten asfaltowy parking może nie straszyć, ale nie pasować do tej części historycznej Kodły. I była decyzja uruchomienia dodatkowego miliona złotych na to, żeby zmienić nawierzchnię na kostkę brukową. Ja wiem, szanowni państwo, że były wtedy głosy mówiące o tym, ale mamy dużo innych dróg, które są w gorszym stanie niż ten chodnik. Ale pamiętajcie jednej rzeczy. To nie były nasze pieniądze, tylko to były pieniądze województwa lubelskiego, które mogły iść tylko na drogi wojewódzkie. Więc lepiej, że trafimy do Konia na tą drogę, w zasadzie na parking, niż na przykład do innej miejscowości. Do innej miejscowości poza gminą Kodem, a nie na terenie gminy Konia. Bo takich chętnych na ten milion złotych i na remont kolejnego odcinka w roku 2016 było na pewno wielu. Dalej. Tak wyglądają drogi wojewódzkie i dużo innych dróg gminnych też. W Koniu, proszę dalej. A tak wygląda ten piękny plac. Proszę dalej. I to, czego nie widać, szanowni państwo, a ja nie jestem wielkim fachowcem, powiem tylko oględnie, popełnił błąd, to pan wójt na pewno uzupełnił, bo to akurat na pana wójta i kierownika Tura, którzy planują te działania. To jest pierwszy duży projekt, który miał bardzo duże źródło dofinansowania, bo tam były subwencje rządowe, i Polski Ład, i PROW. I on w zasadzie też tam się bardzo montażowo opłacał, bo niewiele do niego jakby dołożyliśmy, ale wymagało to jeszcze większej pracy, bo tak jak powiedziała pani Wanda, to nie jest tylko tak, że pozyskamy, zrobimy inwestycje, tylko jest kwestia też problemowa polegająca na tym, żeby to rozliczyć. Więc tutaj podłączyliśmy miejscowość Kostromłoty, osadę, za kwotę 5 milionów złotych i zrobiliśmy przebudowę oczyszczalni ścieków i montaż instalacji fotowoltaicznej, co spowodowało zmniejszone koszty utrzymania tego budynku, czyli bardzo duży projekt w gospodarkę wodka. Dalej. I drugi, ostatni realizowany, czyli budowa sieci wodociągowej Zachacie Kopytów Kolonia, budowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Sapiechów, przebudowa sieci wodociągowej w Kodniu polegające na wymianie zasuw sekcyjnych, budowa oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Zabłociu, remont stacji uzdatniania wody w zakresie utwardzenia terenu ogrodzenia monitoring, zakup wyposażenia gminy oczyszczalni ścieków. Część rzeczy tak nie widać, bo ona jest pod ziemią. Mi się przypomniało, panie wójcie, że chyba w ogóle w tych prezentacjach to zapomnieliśmy jeszcze jednej inwestycji około milionowej, czyli tej remont stacji uzdatniania wodów, który był jeszcze takim oddzielnym projektem. Prawda? I to też było robione teraz. My chyba pomijamy w ogóle ten projekt. Znaczy, no, może to będzie bałwochwalcze, może nie jest skromne, ale mamy tyle inwestycji i tyle projektów, że naprawdę ciężko połapać się, co, kiedy i w jakim czasie było realizowane. No ale to tylko z korzyścią dla mieszkańców. Proszę dalej. To jest, powiedzmy, ten dział, który po wkopaniu już tych sieci kanalizacyjnej. Tu pan wójt mocno się angażował, bo trzeba było rzeczywiście twardo negocjować z poszczególnymi mieszkańcami. Wieje, pani Ewo wieje tutaj mocno, no. Wieje, ale to dobrze, będzie zimno, jak będzie ciepło tutaj na sali. Rzeczywiście wieje, ja też tak czułem, to działa z dużą mocą. Trzeba siadać z tej strony, bo tutaj wciąga. Tu były mocne negocjacje z poszczególnymi właścicielami nieruchomości. Wójtowi się udało, bo to też było, pamiętajcie, zagrożenie dla tej inwestycji, czyli przyłączenie Kostomu. Tam Kostomoty widać po lewej stronie i dalej. A tu ostatnia taka inwestycja ciekawa, czyli tak. Włóko do czyszczenia, wóz asanizacyjny i ten ciągnik rolniczy, który służy na potrzeby oczyszczania. Dalej. To jest bardzo istotne. Już w najbliższy piątek pan wójt podpisze umowę dotacyjną z parafią Świętej Anny i będzie przekazane około 2,5 miliona. To tak trochę jak rozmawiam czasami z ojcem ekonomem i mówię, cały Kodyn jest piękny, a najpiękniejszy jest zabytek, czyli sanktuarium już taką brzydką ma elewację, nie? I no trochę już nie pasuje do tego centrum, no więc będzie teraz jeszcze bardziej pasował, bo będzie piękna elewacja Kościoła Świętej Anny, Bazyliki, czyli największego zabytku Kodnia i należycie będzie odremontowany. Udało się, to już mogę powiedzieć państwu, udało się w sposób transparentny dla ojców wyłonić firmę, która będzie to wykonywała. Mamy oszczędności w wysokości 100 tysięcy złotych co do planowanych środków, które będą przeznaczone na ten remont.
i inwestycja będzie realizowana w latach 2024-2025 i to tą dotację, którą pozyskaliśmy ze środków Polskiego Ładu, pan wójt w piątek przekaże dla parafii Świętej Anny. My jesteśmy na etapie kończenia projektu rewitalizacji bramy unickiej, moim zdaniem bardzo istotnego zabytku, dlatego że duża część mieszkańców Kodnia i gminy Kodyn to była historia unitów, byli unitami, więc upamiętnienie tej kultury unickiej, religii unickiej w Kodniu jest należyte, tym bardziej, że Kostomłoty ostatnia na świecie unicka parafia, więc też trzeba to zrealizować i rewitalizacja zabytkowej bazyliki 2 700 000 będzie troszkę mniej, proszę dalej. Trzy piękne zabytki, które będą realizowane, proszę dalej. I cofnij, bo już mi się przypomniało, że muszę przecież uzupełnić o kolejne 500 000 tą prezentację, bo pozyskaliśmy 500 000 na zespół pałacowo-ogrodowy Placencja i też będzie ten rewitalizacja Placencji i oczywiście, jeżeli będzie ten program realizowany, to patrzę na pana sołtysa z Kostomłot, który patrzy na mnie z drogim okiem, że Kostomłoty, cerkiew też musi być, na pewno by się coś znalazło, że tam trzeba coś zrobić, więc też myślę, że kolejny projekt, panie wójcie, coś będziemy musieli myśleć o Kostomłotach i o cerkwi w Kostomłotach, bo to też jest wyjątkowa historia. Także te trzy zabytki będą wyremontowane i to jest, szanowni państwo, wpisuje się również to, w jaki sposób promujemy gminę Kodeń, czyli promujemy wielokulturowość gminy Kodeń, czyli promujemy sanktuarium, promujemy kulturę unicką, ale również prawosławną, bo ta cerkiew w Zabłociu pani radnej Panaszuk, ona rzeczywiście jest piękna i wymaga działań. Tam, w tamtej cerkwi będzie wyremontowany w całości dach i te 400 000, które przekażemy z Polskiego Programu Odbudowy Zabytków, będzie jednym z elementów, bo oni pozyskali również 700 000 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ten dach będzie w tej cerkwi wyremontowany w całości, plus do tego zespół pałacowo-parkowy Placencja. Tam jesteśmy na etapie projektowania i będzie zrobiona droga dojazdowa do DPS-u i będą zrobione ścieżki. Na tę chwilę na to tyle wystarczy. W przyszłości oczywiście myślimy nad kolejnymi elementami. Proszę. I plany inwestycyjne, to bardzo szybko pan wójt właśnie o tym powiedział. Historyczna świetlica wiejska w Kopytowie. Ja jak byłem w Kopytowie z 4 miesiące temu, oglądaliśmy miejsce i lokalizację tej świetlicy, to pytałem się, a co to za fundamenty są, nie? A ktoś mówi, to takie fundamenty z lat 80., bo już w latach 80. rozmawiano, żeby tam pobudować świetlicę w tym Kopytowie. No i się nie udało. Nie wiem, czy 80. czy 90., ale gdzieś z tamtego okresu. No nie wykorzystamy tych fundamentów. Świetlica będzie wybudowana na nowo. Namawiałem pana wójta, żeby była mniejsza ze względu na koszty, a pan wójt mówi, nie, mieszkańcy chcą 200 m², to będzie 200 m², ale te 2 miliony powinny nam starczyć. Tak to analizowaliśmy. No i oprócz tej świetlicy powstanie również cały teren związany z zagospodarowaniem. Ona będzie troszkę inaczej wyglądała, ale to jest, pamiętacie, taka wizualizacja, którą dziś puszczaliśmy w momencie, kiedy otrzymaliśmy te środki z programu inwestycji, z jednego z programów Polskiego Ładu. Także tam też mamy bardzo duże dofinansowanie. Pan wójt chce coś dopowiedzieć. Poprawa efektywności energetycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy Kodeń. Tu też ja namawiałem pana wójta na to, ale pan wójt mówi, nie, lepiej inne rzeczy robić, już urząd na samym końcu. Ale wiecie, że urząd, no pani kierownik poczty sama wie, że ten nasz urząd to już też nie jest adekwatny do tego, jak powinien wyglądać, szanowni państwo, ale wójt zostawił tę inwestycję na sam koniec. Uważał, że inne rzeczy są ważniejsze, ale dzięki temu i poczta będzie miała dojazd, ale moim zdaniem będą dwa najważniejsze rzeczy, szanowni państwo. Po pierwsze, w budynku zostaną zlikwidowane wszelkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, co w sytuacji XXI wieku i naszego podejścia empatycznego dla osób niepełnosprawnych jest potrzebne. Tak samo jak nie ma żadnych barier architektonicznych w Nowej Bibliotece i w Centrum Rekreacyjno-Turystycznym. Tam każda osoba z wózkiem inwalidzkim wjedzie i dostanie się na każde miejsce. Tu też będzie winda, będzie to dostosowane. Będzie wyremontowane całe te przy poczcie pięknie i też się dogadaliśmy, że drzwi wewnętrzne na poczcie też będą to wyremontowane.
No i oczywiście będzie termomodernizowany budynek, czyli będzie tańszy w utrzymaniu, plus do tego będzie podniesiony trochę, bo żeby zastosować tam windę, szyb windowy, to budynek musi być podniesiony na tej części, gdzie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bo mówimy również o GOPS-ie i tam będzie trochę przeniesione, bo dzięki temu, że mamy salę ślubów tutaj u pani Wandy, to tamta sala, która jest, szanowni państwo, będzie mogła być wykorzystywana na administrację GOPS-owską, co spowoduje, że GOPS będzie na jednej płaszczyźnie i to będzie dobre, bo no słuchajcie, to też jest dosyć niekomfortowa sytuacja, jak panie urzędniczki muszą biegać pomiędzy piętrami, Katarzyna o tym wie doskonale, i podejmować jakieś czasami decyzje, a tak wszystkie będą na jednej płaszczyźnie i będą mogły podejmować tę decyzję. Plus do tego to spowoduje, że my będziemy mieli większe archiwum, bo już brakuje, wiecie, tej dokumentacji, biurokracji w urzędach jest za dużo. Tych dokumentów powstaje coraz więcej przy takiej ilości inwestycji, więc my dzięki temu otworzymy sobie miejsce na nowe archiwum. I też to, że przenieśliśmy bibliotekę, spowoduje, że pani dyrektor Rafałko będzie mogła pomyśleć, a my będziemy oczywiście jej pomagać, szukać dodatkowych środków na to, aby wyremontować te pomieszczenia na górze i żeby jeszcze uatrakcyjnić ofertę kierowaną przez tą instytucję kultury właśnie do mieszkańców gminy Kodeń. I moim zdaniem strategiczna inwestycja, która po tych drogach, bo to uważam, że te drogi były najważniejsze, baza komunalna. Szanowni państwo, nie może być tak, że ciągnik jest tutaj, Waryński jest tam, narzędzia są u kogoś innego, a coś jest jeszcze u kogoś innego. Normalne, strategiczne zarządzanie całym bardzo ważnym elementem, który realizuje codziennie pan wójt, a więc gospodarką komunalną w gminie Kodeń, żeby było czysto, ekologicznie, schludnie, żeby było wszystko popodcinane, żeby kanalizacja się nie zapychała, ale nie ta, szanowni państwo, w domach prywatnych, bo to niektórzy chcieliby, żebyśmy nawet w domach prywatnych kanalizację przepychali. To są usługi, które się robi płatnie, ale po tych sieciach, które należą do nas. Czy woda, żeby docierała czysta do ludzi, musi być baza, która będzie spełniała wymogi XXI wieku i taka inwestycja będzie realizowana. Pan wójt jest na etapie teraz uzgodnień z projektantem, ale również włączając to naszych pracowników tych fizycznych, bo oni wiedzą o potrzebach tych najwięcej. Mogę rąbek tajemnicy zdradzić, że ta planowana inwestycja będzie na terenie byłego wysypiska śmieci. Oczywiście tutaj punktem wyjścia będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bo tam też będzie to zrobione bardzo profesjonalnie, ale uważam, że my jako odpowiedzialni za przyrodę, za przyszłość tych miejsc, w których żyjemy, powinniśmy również dbać o to, aby ta segregacja odpadów komunalnych była realizowana jak najlepiej, czyli ten przok też będzie tam zrealizowane. Przy świetlicy wiejskiej też powstanie plac zabaw dla dzieci, bo też są takie oczekiwania. Proszę dalej. Podsumowując, inwestycje wyniosły 60 milionów, to prawie 17 tysięcy na mieszkańca. Te najważniejsze rzeczy, które realizowaliśmy w poprzednim roku. Placencja, nowe korony, obrazy Matki Bożej Kodeńskiej, inscenizacja, godne upamiętnienie powstania styczniowego. Pan sołtys Oszku również uczestniczył, broń nam dowoził wtedy i te kosy na te powstanie. Konie nierozerwanie związane z jarmarkiem sapieżyńskim, nowe upamiętnienie powstania styczniowego, piękny pomnik i jarmark sapieżyński, nasza kodeńska schola. Dalej. Kilka słów o SP, szanowni państwo, też dużo dotacji pan Jakub miał mi przynieść. Teraz sobie przypomniałem, miał do dzisiaj albo do piątku przynieść. Do piątku. Ale do piątku właśnie. Teraz jak to muszę sekreta sprawdzam, że nikt nie przyniósł. Ja mówię, panie Jakubie, w czwartek mu to mówiłem. Panie Jakubie, potrzebuję zestawienie środków, które OSP pozyskało. Ja zrobiłem to. A, jest. Robiłem to, tak. Ale zapomniał pan przynieść. Ja żartuję oczywiście, szanowni państwo. Dopiszemy to do tej prezentacji. Ile jaką pozyskaliśmy? Około 200 tysięcy prawie. 214 pozyskaliśmy tylko na samochód. Znaczy ja nie liczę samochodu. Nie, no to nie, jeżeli Jakub mówi, że pozyskaliśmy 200 tysięcy na różnego rodzaju OSP, plus do tego mieliśmy 214 na samochód, to około 400 tysięcy pozyskaliśmy na poprawę
bezpieczeństwa i pożarnictwa w gminie Kodeń, co oznacza, że rzeczywiście tu też było bardzo dobrze. Ostatnia tylko decyzja Urzędu Marszałkowskiego, 30 tysięcy ASP Dobratycze, ASP Zabłocie i ASP Kodeń na doposażenie środków. Idźmy dalej. Wóz strażacki, leśnik za 214 tysięcy w roku 2020 zakupiony. Dalej idźmy. Jarmark Sapieżyński, zapraszamy Państwa 7 lipca tego roku na Jarmark Sapieżyński, który tradycyjnie po raz 7 odbędzie się w Kodniu, albo 6. Kilka zdjęć z Jarmarku Sapieżyńskiego i wcześniej odznaczenie dla, ważna chwila, odznaczenie Towarzystwa Przyjaciół Kodnia medalem zasłużony dla gminy Kodnia. Dalej. Bardzo ważna uroczystość, kantata, utwór przygotowany, symfonia na rzecz Matki Bożej Kodeńskiej w wykonaniu muzyków z Lublina, z Białegostoku, która była transmitowana dla mieszkańców. Znaczek, który poszedł na całą Polskę, będzie historyczny. I oczywiście ten element, kiedy kardynał Dziwisz i biskup Gurda zawieszają nowe korony na obrazie Matki Bożej Kodeńskiej. Wiemy, że to były trzecie korony w Polsce po Częstochowie, Trokach. Kodeń w 1723 roku był koronowany koronami papieskimi. Dalej. No i te działania, które były związane ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego, w sposób godny upamiętniliśmy Powstanie Styczniowe, pomnik, inscenizacja, do tego doszedł teledysk i do tego doszła nowy szlak czterech tablic. Proszę dalej. Kluby seniora, które realizujemy, 6 klubów seniora: Zabłocie, Kony pierwszy, Kony drugi, Kostomuty, Wieś Kostomuty, Osada, Dobromyśl. 3 zespoły śpiewaczy: Jarzębina z Zabłocia, Kalina z Kostomut, Kodenianki. W klubach seniora mamy panią, która zajmuje się animacją, spotkaniami związanymi z rękodzielnictwem, zajęciami muzycznymi, teatralnymi, wokalnymi. Zespoły sobie same radzą, ale mają piękne nowe stroje, które zostały zakupione dla tych zespołów. Tu już na przykład mamy ustalone, że w ramach takiego ogólno pojętego wsparcia zespół Jarzębina, jeżeli przebrnie etapy, to będzie jego wyjazd do jednej z miejscowości górskich też jakby opłacony z tego programu wsparcia klubów seniora i opieki nad seniorami. I dwie ostatnie rzeczy, które... Nie przebrnie. Przebrnie. Nie. Jesteśmy zawieszone ze względu na zajęcie pierwszego miejsca w Kazimierzu. I co, nie możecie po prostu? To znaczy, no sprawa będzie się rozstrzygała na innym etapie. Po prostu po kwalifikacjach być może będziemy mogły, poza kwalifikacjami będziemy mogły wystąpić. Ale to musi jeszcze zapaść decyzja na innym, po prostu nie możemy brać udziału w kwalifikacjach, możemy wystąpić gościnnie. Rozumiem. No to trzymamy kciuki, jeżeli to będzie wyjazd gościnny również, dlatego że, szanowni Państwo, pamiętajmy, że zarówno tam, gdzie Kalina występuje, Jarzębina, czy nowa nazwa zespołu Kodenianki, to jest zawsze promocja gminy Kodeń, kultury nadbużańskiej, kultury naszej, tutejszej tutaj. I te piosenki są ważne, żebyśmy przekazywali, bo w nich jest ukryta pamięć do tej pięknej ziemi, do tej naszej wspaniałej historii i musimy to przekazywać. Ciekawostką jest to, że w trakcie wprowadziliśmy zajęcia z siłowni dla seniorów, które są z trenerem, który pokazuje, jak ćwiczyć. Mamy 2 grupy po 9 osób i też jesteśmy dosłownie na etapie kupowania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i po wszelkich ustaleniach, konsultacjach stwierdziliśmy, że najważniejszą rzeczą będzie zakup, pani Kasia mi poprawi, jak popełniał błąd, takich specjalnych dmuchanych materacy, które będą użytku wielorazowego, bo tego najbardziej oczekują osoby, bo z tym jest największy problem, że części mieszkańców gminy Kodeń nie stać na specjalne materace i często te osoby, które są starsze, schorowane, leżą, mają problem z odleżynami, te materace będą dla nich przydatne. Takich materacy kupimy 6 i one będą do wypożyczenia za darmo. I o tyle one będą pompowane gumowe, że będą mogły przechodzić później na kolejne osoby. Więc tak wygląda ta cała polityka senioralna. No powiem tak, również realizowana dzięki dotacji z Fundacji Pomoc na Dłoń, 250 tysięcy, które radni przyjęli uchwałą Rady Gminy. Proszę dalej. Tu kilka zdjęć Kodenianki, próba chóru
gminny dzień seniora, który organizuje co roku pan Andrzej Krywicki, a teraz miał łatwiej, bo te pieniądze większe, to przyjemniej było go organizować. No i zespół Kalina jeszcze ze starymi strojami teraz będzie w nowym występował na naszym jarmarku sapieżyńskim. Proszę dalej. Historyczna wizyta, bardzo krótko, pana prezydenta w 2021 roku, kiedy prezydent składał życzenia dla żołnierzy broniących naszej granicy, ale również dla wszystkich żołnierzy, którzy w kontyngentach polskich stacjonowali na terenie całego świata. Łączył się wtedy prezydent z Turcją, z Kosowem i z innymi miejscami, ale również podszedł do mieszkańców i złożył kwiaty pod pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości. Proszę dalej. I teraz dosłownie, żeby was nie zanudzać, bo już rzeczywiście trochę czasu minęło, w 5 minut dosłownie, szanowni państwo, albo nawet 4. Odpowiadam w gminie Kodeń za doradztwo dla państwa i również dla mieszkańców. Przekażcie tę informację w zakresie programu Czyste Powietrze. Gminny punkt konsultacyjny Czystego Powietrza to jest mój gabinet. Ludzie dzwoniąc, umawiają się przez sekretariat, korzystają z pomocy na to, aby przede wszystkim wymienić swoje źródło ogrzewania i skorzystać z dotacji na termomodernizację budynków. Przy wariancie tym takim największym, czyli jeżeli jest osoba, rodzina uboga, następny slajd proszę, albo przy tym jak korzysta z opieki społecznej, bo na przykład ma prawo do otrzymania zasiłku stałego czy zasiłku okresowego, ma prawo nawet uzyskać 100 tysięcy złotych. Do czego na przykład? Jeżeli jest kobieta albo rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym i ma dom, który ma śmieciucha, to może sobie wymienić za 20 tysięcy, stawić piec na pelet, wymienić sobie na okna, które spełniają normy programu Czyste Powietrze, czyli mają wskaźnik przenikalności ciepła 0,9 lambda, mogą sobie docieplić budynek styropiany, docieplić strop, wymienić stolarkę okienną zewnętrzną i skorzystać z dotacji do 100 tysięcy złotych, gdzie 100% jest dofinansowane do kwoty netto. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. VAT mogą odzyskać, jeżeli mają jakieś, płacą podatki, jeżeli nie, to będzie ich w tym wydatek. I właśnie ta część programu trzecia jest bardzo istotna. Szanowni państwo, polega to na tym, że jeżeli ktoś z państwa mieszkańców w danym sołectwie chciałby skorzystać z takiej dotacji, rozmawia ze mną, ja najpierw zadaję mu proste pytanie, czy jest właścicielem domu. Bo często tak się okazuje, że ktoś nie jest właścicielem domu. Nawet miałem taki przypadek, jak mi się przypomniała historia z jedną radną, nie będę mówił, która wpisywała, i nie była to pani Ewa, która wpisywała, że jest właścicielem domu. Ale ona nie była właścicielem domu, bo dom to mąż w spadku dostał. Więc czasami takie się zdarzają sytuacje, że ktoś nie wie, że nie jest właścicielem domu, a to stoi tylko na męża. Bo jak pamiętacie, jak ktoś w spadku otrzymuje, a spadkodawca w testamencie czy też w darowiznie nie zaznacza, że ona będzie, znaczy w testamencie nie zaznacza, że będzie należała do współmałżonka, to tylko on jest właścicielem. I szanowni państwo, zadaję pytanie, czy on jest właścicielem domu? Później, ile gospodarstwo domowe liczy osób? Później, ile zarabiacie? Często takie trudne pytania zadaję, ale wiecie, muszę wiedzieć, jak mogę im doradzić. Jeżeli zarabiają poniżej kwoty 1526 zł łącznie, to naprawdę im się bardzo opłaca, bo wtedy mogą bardzo mocno skorzystać. Ale pamiętajcie jedną rzecz, szanowni państwo. Ja im napiszę cały wniosek. Zdobędę informacje o księdze wieczystej, jaki jest metr zabudowy budynku. Podpowiem, co chcą założyć, ale nie zrobię za nich całej inwestycji, bo to mieszkańcy muszą mieć firmę, która im dociepli. Mieszkańcy muszą mieć firmę, która im założy ten piec i raczej oni powinni podjąć decyzję, z jakiego źródła będą chcieli skorzystać ogrzewania, bo nie powiem im kupujcie z tej pompy ciepła, bo później pompa im ciepła nie sprawdzi się, a oni będą na mnie i na wójta źli, że im doradziłem. Najczęściej powiem państwu, ludzie w gminie Kodeń zakładają piece na pelet z podajnikiem automatycznym. To jest dobre z dwóch punktów widzenia. Może dużo nie zaoszczędzą, ale jeżeli to są osoby starsze, to te osoby starsze mają później łatwiej, że nie muszą rąbać tego drewna. Sąsiad przyniesie, zasypie ten podajnik i to starcza na tydzień czasu. To też jest, szanowni państwo, bardzo ważne. Część pierwsza dla wszystkich praktycznie. Ostatnio nie jest tajemnicą dla pana Wiktora Osypiuka pomagałem, który skorzystał z części pierwszej. A teraz
ostatni wniosek dla pana Tuszyńskiego. Też pisałem, który też będzie modernizował dom. I część druga, taka pośrodku, też jest bardzo dosyć opłacalna dla mieszkańców. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Żeby skorzystać z tych fajnych rzeczy, to trzeba wymienić jednak źródło ogrzewania. Czyli trzeba mieć śmieciucha. Nie możemy sobie zrobić termomodernizacji i zostawić śmieciucha. Odwrotnie możemy. Jeżeli państwo wcześniej ze swoich pieniędzy skorzystali i założyli sobie już na przykład źródło ogrzewania, które spełnia kryteria programu, czyli na przykład piec na ekogroszek, ekodesign 5 klasy, to wtedy, szanowni państwo, możemy skorzystać z tych środków, które będą dotyczyły tylko termomodernizacji. Ale musimy spełniać, mieć źródło spełniające program Czyste Powietrze. Ostatni slajd. Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania programu Czyste Powietrze w gminie Kony. Liczba zawartych umów o dofinansowanie to jest 87. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć to jest 48 i kwota wypłaconych dotacji, która trafiła dla mieszkańców z gminy Kodeń, to jest 1 630 000. Powiem nieskromnie, ze dwie rodziny mam takie, dla których pozyskałem 100 tysięcy złotych. Dla nich na termomodernizację tych budynków byli bardzo zadowoleni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej dotacji. I proszę dalej. Rozwijamy się tylko wtedy, kiedy stawiamy przed sobą nowe wyzwania. Szanowni Państwo, to w skrócie praca naszego zespołu przez ostatnie, w zasadzie nie 9 lat, tylko przez ostatnie 6 lat było dużo, przez ostatnie 5 lat mieliśmy dużo szczęścia, że mogliśmy te wszystkie środki pozyskać. I to też muszę powiedzieć na końcu. Też uważam, że to duża zasługa wsparcia Matki Bożej Kodeńskiej. Bo jak się jedzie i mówi, że pracuje się w gminie, gdzie jest sanktuarium maryjne, to łatwiej było pozyskać te dotacje. Oczywiście żartuję. Wymagało to ciężkiej pracy, trudnych decyzji, czy na to, analizy sytuacji budżetowej, niepopełnienia błędu z przeszacowaniem, przeinwestowaniem i posiadaniem pewnego szczęścia, które mieliśmy w zakresie realizacji inwestycji i zachowania dobrego montażu finansowego. To zasługa przede wszystkim pana wójta, mocnego zespołu urzędu, pana zastępcy, wielu urzędników, pani skarbnik, dobrej współpracy z Radą Gminy Kodeń i również z państwem sołtysami, za co dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze raz wielkie ukłony dla pani dyrektor, które dzisiaj nasze wyjątkowe spotkanie, pierwszą sesję sołtysów w nowej siedzibie pozwoliła, że możemy pani Wandy Kopczyńskiej być w pani tutaj pięknych włościach. Dziękuję serdecznie państwu.